Dzień doberek, witam na moim kanale, Odyniec Senior z tej strony. Jestem w takim pięknym miejscu. Zobaczcie. I tu podobno jutro będziemy szukać, bo jestem już na tym miejscu, co jest zlot. Nie wiem dokładnie, gdzie to jest, ale stoję tu, gdzie pineska mi pokazała. Mam koszyczek i idę do lasu. Zgadnijcie po co? Zobaczyć, czy są grzyby. No, to widzimy się przy pierwszej znajdce. Zobaczcie, kto to na drzewie śmiga. Ruda kita. No, chodź do mnie. No, skacz. Złapię cię. No, chodź tu. Schowała się. To jest właśnie rudę. Może rudego rydza znajdę. Jak na razie nie ma grzybów. Nie ma znajdek. Wejdę tutaj w te brzozy. Tu powinni być. No. To jest tak jak z tym szukanie skarbów. O, tutaj widzę las sadzony. Nie jest starodrzew. Dobra, widzimy się, jak coś znajdę. Zobaczcie oznaki jesieni. Liście już spadają z brzóz. Powoli się zbliża. Piękna pora roku. Może będzie cieplejsza niż ta nad morzem. Tam jestem zaparkowany. Mam słaby internet. Nie da się przesłać filmu. Ale i też nie da się znaleźć grzybów, bo jestem ubrany jak na plażę. Myślałem, że wejdę i wyjdę z koszykiem pełnym grzybów, ale niestety. Znalazłem taki brzozowy ten. Myślałem, że tu coś znajdę. Bo pamiętam z dzieciństwa w takich brzuszkach bardzo dużo kozaków tych czerwonych było. Czy jak to tam nazywają ich. Teraz nic nie ma. Chyba nie jest za sucho. No. A że jest poranna rosa, to więc wykorzystam to. Fajnie. Coś fajnego. Tak, wielkie. Kleszcze, nie wiem. Nie lubią mnie kleszcze. Podobno to też zależy coś od grupy krwi. Nie wiem, czy to prawda. Jeśli to prawda, no to mam przeciw kleszczom mam grupę krwi. No. Wracam. Nie ma sensu łazić. Poddaję się. Wolę po plażach połazić. Czas obiadek sobie zrobić. Tak jak zawsze duszone będzie. Dużo nie robię. Może to na dwa razy będzie. No, to robimy. Znaczy się ja robię. Mięsko już mamy gotowe. Jeszcze sobie pokroję i będzie wszystko. Zalane wodą. I teraz się będzie dusić. Za 40 minut. Pytacie się mnie, jakie przyprawy? No kurczę, kucharek, papryka taka i taka, lubczyk, kurkumę daje, co tam jeszcze daje, jakieś inne, co tam się nawinie, sól też, o, czosnek, sól czosnkową, wszystko. No i gotowe. Jedzonko. Sypiemy do talerzyka i jemy. No i jedzonko gotowe. No. Stykło.
jedzonko na stole, a będę jadł w takim plenerze. Trochę nieładnie, ale tu jest rzeka Noteć, zdaje się, czy jak? Zaraz tutaj płynie. No. Smacznego mi życzcie. Witajcie. Jest 6 rano, 6:30 w sumie. Trzeba wykorzystać tą piękną rosę. Uwielbiam takie chodzenie. Zimno, ale fajnie. Zaraz jadę na w te miejsce, gdzie jest zbiórka odeńców. Tam będą pewnie już ktoś tam jest. A spałem przy rzece. Ale zimno. Ła. Fajnie. Spałem przy takim mostku nad rzeczką, w takim miejscu. Jak to wam chyba wczoraj pokazywałem. To było jedyne miejsce, gdzie internet jest. Bo musiałem puścić film, przesłać film. Spokojnie. Odwiedziny miałem jednego z osób, które oglądają. A tam jest smażalnia ryb i robią podobno przepyszne kartacze i inne rzeczy. No. Słoneczko pięknie świeci, pogoda jest ekstra na taki zlot. No. Widzimy się później. Jestem za granicą. Zobaczcie, gdzie ja jestem. Pomyliło mi się i za daleko zajechałem. Teraz nie wiem, czy mnie wypuszczą. Piękny las wkoło. Słoneczko świeci, pogoda przepiękna. Wczoraj tu chodziłem po grzybach, szukałem grzybów, ale nic nie było. No. I tu będzie zlot. Nie wiem, czy to tam będzie, czy tu w lesie. Jestem już na kempingu. Ładnie tu jest. I kawałek plaży jest, więc trzeba to wykorzystać. Może coś znajdę. Lecimy dalej. Znalazłem jakąś monetę, nie wiem co to jest. Ale nie nasza. No, lecimy dalej. Znalazłem tylko jedną monetkę. Tam przy boisku siatkówki nic nie było, czyściutko. Zobaczcie, jaki piękny teren. A tutaj mamy rzekę. I tu się można kąpać. A może też tutaj trzeba coś poszukać. Ona tak sennie, powolutku płynie. Ale rybek, co tutaj jest. Elegancko. Noteć, to jest rzeka Noteć, zdaje się. No. Ładnie tu jest. Sympatyczny facet, właściciel. Już jest prawie po sezonie, także masa ludzi dzisiaj będzie. Może starczy miejsca. No. Widzimy się później, jak zaczną zjeżdżać. No. Odyńce przyjechali. Na razie bez cateringu. Catering jedzie. Dopiero za chwilę przyjedzie, ale już stoły są. Także impreza będzie chyba przednia. No, a to jest Godzilla.
korzystając z tego, że tu jest mały zbiorniczek, weszłem tutaj coś pokopać. Na razie znalazłem blaszkę taką tam, co widać. Nic poza tym. Czysto jest, ale już kończę, bo tu tylko tak weszłem, bo nie można zostawić tak, nie wchodząc do wody. Skończyłem, bo tam nic nie ma. Idę teraz tutaj do rzeki, może coś znajdę. Jakiegoś wieloryba. Jeszcze połowy nie ma ludzi, ale przyjadą. Ma być 180 ludzików. 50 samochodów ma być. Plus różne namioty i inne stworzenia. I kampery. No. Ładnie się zapowiada. 3 dni. Widzę na zlocie dużo dzieci jest, więc postanowiłem wystawić te autka. Niech sobie wybiorą. No. To chyba będzie najlepszy pomysł. Bo zbędę się i zrobię miejsce na nowe. Dziwna rzecz. Zamiast dzieci, to starsze osoby się tym interesują. Przypominają sobie dzieciństwo, którego nie mieli. Ja nie pamiętam, żebym takie rzeczy miał w swoich latach. No. O. Tu już kolekcja trafiła w odpowiednie ręce. Nie ma to jak pieczona kiełbaska. Za dnia głodomorki się zebrały. Trzeba też coś skorzystać z tego. Impreza integracyjna detektorystów głodomorków. Ludzi przybywa, ale jeszcze nie wszyscy. No. O 9 wyruszamy na kopanie. 14 km przed nami. Ludzie już się niecierpliwią. Masa ludzi, 180 prawie osób. To widzimy się przy kopaniu. Jesteśmy już na polu. Zobaczcie, ile ludu. Na tej wsi nie widzieli przez cały rok tyle samochodów, co tutaj teraz jest. Zobaczcie. Tam hen, hen, hen. Sam jestem w szoku. No, tu główny ołtarz. Zaraz będzie odprawa posłów greckich. Jest? Czy zabytek? Kopieja chyba z tego, co widzę. Ale to jest z tych starszych, nie ta popularna. O. Bardzo ładna. Chciałem ci pogratulować. To jest pierwszy fan jakiś fajny, który dzisiaj nagrałem. Ty już znalazłeś jeszcze? Takie coś znalazłem, nie wiem co to jest, ale to jest ciężkie i to nie wygląda na jakiś przedmiot czy coś. To jest coś starego. Potem się dowiem. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale zobaczcie, ile ludu, ile samochodów. Ludzie zawsze myśleli, że tu giełdę otwierają. Dwa hektary mamy do przejścia. Za parę minut dochodzi godzina 13, czas na kebabek. Mini kebab. A ludziska, kurde, daleko, daleko, daleko. Samochodów daleko, daleko, daleko. No, dużo ludzi. Ludziki zeszli z pola. Sprzęt poustawiany. A gdzie reszta? A stoi za kebabem. Głodni, zmęczeni. Należy się. Jestem z powrotem na bazie. Baza wymarła, wszyscy szukają. Kilku nas wróciło. Musimy przygotować tutaj co nieco, bo będzie znowu ognisko i wyżerka. Dobra wyżerka. Klisza nie pęknie. Zobaczcie, co nas czeka. Ból żołądka i jeszcze coś. Rewolucje. Właśnie trwa losowanie nagród. Trochę się spóźniłem.
proszę 10 zł PRL z Mickiewiczem. Książka jest, a w książce jest włączek, żalki jak gdy nie dostaniesz. Proszę bardzo, 800 zł do wydania. Ktoś znalazł dwa pensy z 2016 roku. Tomek, 17 ma jest podwyższy. Okej, z numerem 1. Co tam robicie? Czy ktoś znalazł pięć kun z 2001 roku z numerem 2? Nikt? Ale ja wiem, gdzie leżą. Na polu. Trójka została już odebrana, bo pojechaliśmy do domu. Trzy trójeczka to były... 2 funty z 2008 roku i wygrali z Pointera 2. Oddaj go. O, jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Kolejna korona z 2008 roku z dziurką. Jest. Powinniśmy jedną nagrodę? Jaką? Jaką? I znowu młody talent. Jak Elżbieta Adamiak. Pies nawet nie drgnie. Tak się usypia psy. A gdzie kurs kastratów? Nie ma? Się robią. Już część pojechała szukać, a część pojechała do domu chyba. No. Idę zobaczyć, co tutaj się dzieje. Co tam Kubuś Puchatek robi? Zjazd odeńców już się zakończył. Opuściłem ten camping. Jadę, kieruję się w stronę Blachowni. Tam jest taka jakby to powiedzieć, plaża i tam będę szukał, bo za 2-3 dni mam się spotkać z kursierem. Jestem już na parkingu na Blachowni. Idę tam na plażę zobaczyć, jak wygląda. W zeszłym roku tu byłem, ale to było zima. Zima znaczy się, śnieg już był i nic tutaj takiego nie robiłem. Zobaczymy, jak to wygląda. Tak wygląda plaża. Duża. Wtedy śnieg był, nie wiedziałem, że to taka duża. Zobaczymy, czy coś kopane było. Bo tutaj na razie nie widzę, chociaż na pewno tu ktoś był, bo to przecież... Niemożliwe, żeby tak zostawić taki ten... Ta woda to jakaś taka dziwna. Albo się szybko, głęboko robi, albo... No. Fajnie tu jest nawet. Wejdę na pomost. Głęboko tu jest.
Zimą to inaczej całkiem wyglądało. Teraz całkiem inaczej. O, pływająca loża jakaś. No. Dzisiaj już nic nie będę robił, jutro rano przyjdę. Nie ma co na co czekać. Idę na plażę i będę szukał dzisiaj. Jutro do wody wejdę rano. Jest pierwsza monetka, 50 groszy. Długo nie chodziłem. Lecimy dalej. 5 groszy. Z tego co rozmawiałem tutaj z gościem, mówi, że tu chodzą non stop. Ale ludzie też przychodzą. A oni tu nie mieszkają na plaży. No. Lecimy dalej. Dzień dobry. Dobry. Najpierw ja chciałbym zobaczyć, co ja znalazłem. O, jest. Może złote. Jest dwójeczka. Takie coś znalazłem, ale nie wiem, co to jest. Mogę coś zobaczyć? Mogę dam radę. Jakiś kamień? Nie, pieniążek. Pieniążek. Chyba jeszcze z PRL-u, bo nie ma korony chyba orzeł. Ja już nie chcę znajdywać samochodów. A to karetka. Trzeba ją przeczepać, wypukać, pokażę. Autko zostawiam. Raz, że jest bez kół, a może ktoś się weźmie. No, już nie zbieram autek. Ostatnie co miałem, to żeście pewno widzieli na tym na zlocie. Wyłożyłem wszystko, dzieci rozebrały to i mam spokój. Plażę już prawie skończyłem, ale weszłem tu na boisko do siatkówki. Tu pogrzebie i jak będę wracał, dokończę tam. Mało co jest, tak jak się spodziewałem. Tu mam gdzieś. Gdzieś mam. Ja. To jest chyba kapsel. Ale nie powinno być. O! Nie, dwójeczka. Nie kapsel. Teraz te monety takie są pomieszane, że trzeba wszystko kopać. Lecimy dalej, ale już kończę. Czas na podsumowanie tego odcinka. Szukania dużo nie było, a to co znalazłem, to zaraz wam pokażę. No. W sumie 9 zł 55 groszy. To jest 5 zł PRL. Nie wierzyłem, że tu na plaży można jeszcze takie coś znaleźć. To jest jakieś 10 czegoś centynów, czy coś tam z Peru. Nie wiem skąd to się tam mogło to znaleźć. No, pytałem się właściciela tego terenu, on mówi, że tu nigdy za granicę nikogo nie było, ale ktoś mógł podrzucić. No. I takie to buty. Co poza tym? Poza tym pogoda jest fajna, akurat taka nie, ani nie pada, ani gorąco jest. Dzisiaj skończę i podsumowanie to zrobię, bo już ten odcinek będzie chyba dosyć długi. A następny zacznę od wody. No, także dzięki za oglądanie tego odcinka. I zapraszam na oglądanie następnego. Pozdrawiam wszystkich. Kciuki do góry. Widzimy się na następnym filmie.